Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przy prostokątnych długości 15 cm i 20 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przeciwprostokątna trójkąta DEF, podobnego do trójkąta ABC w skali 2 do 1 ma długość i mamy wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Rozwiązując zadania z geometrii warto robić rysunki pomocnicze. Tutaj widzimy trójkąt prostokątny, którego jedna z przyprostokątnych ma długość 15 cm, a druga 20 cm. Pytanie dotyczy długości przeciwprostokątnej trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2 do 1. To zadanie możemy rozwiązać, obliczając długość przeciwprostokątnej tego trójkąta, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, a następnie mnożąc tę długość przez 2, ponieważ tutaj mamy skalę powiększającą 2 do 1. No to oznaczmy sobie długość tej przeciwprostokątnej literą C. W obliczeniach pominę jednostki centymetrów. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy takie równanie. 15 do kwadratu dodać 20 do kwadratu równa się c do kwadratu. 15 do kwadratu to 225. 20 do kwadratu to 400 otrzymujemy 225 dodać 400 równa się c do kwadratu. 225 dodać 400 to 625. 625 równa się c do kwadratu. Skoro jesteśmy w geometrii to szukamy takiej liczby dodatniej, która podniesiona do kwadratu da nam liczbę 625. Tą liczbą jest liczba 25, bo 25 do kwadratu to 625. Przeciwprostokątna trójkąta ABC ma długość równą 25 cm. Jeszcze raz przypomnę, że tutaj mamy skalę powiększającą 2 do 1. Długość przeciwprostokątnej trójkąta DEF to 25 cm razy 2, czyli 50 cm. 50 cm. Zaznaczamy zatem odpowiedź D. To jest prawidłowa odpowiedź. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania oraz do zasubskrybowania kanału Pistacja TV.